carried to the Aurora. In the meantime, the caravan has arrived at the port. The Spartans are already there. I need to meet Anna at the port and plan our takeover of the caravan. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tutaj było właśnie przypomnienie, jeśli chodzi o fabułę, także lecimy dalej. Lecimy dalej. Idziemy w tej chwili na rozmowę z szefem, czyli z młynarzem. Hello, Artyom. O, to Karjew. Ten, co dla nas broń przygotowuje, ulepsza i tak dalej. No ale chodźmy na razie do młynarza. Bo you're back. Coś chciał. You did great. Thank you. O, podziękował. So, here's the plan. Your group captures the tugboat. Then you, Duke and Crest, take it to the bridge. While Crest distracts the guards, you and Duke infiltrate the control room at the top and lower the bridge. On your mark, we'll ram the gates, pick you up, and I pray to God it works out. I can't give you or Duke any direct support. The data we have tells us the enemy's main force is guarding the gate. One more thing, Artyom. Look after Duke, all right? He's a great scout, but prone to unnecessary risks. Now, sure, he's young, but if he continues like that, who knows what will happen, huh? So give him a good example and do it smoothly and quietly. You are his role model, and as such should remember that you are special forces, not tank jocks. Good luck, Artyom. No okej, czyli wiemy, co mamy zrobić. Zobaczmy jeszcze tutaj, czy coś mogę. Nic nie mogę tutaj podziałać. No dobra. Chodźmy jeszcze na dół. Welcome back, Ranger. No cześć. It looks like I've been worrying for nothing. It's my age, I guess. Oh, well, we were all worried. Yeah, but Anna took it to a whole new level, I must say. Artyom, look, I have an improvement for Tiha ready. Try taking it out for a trial. You're welcome to use the workbench to install it. Co to znowuż? Coś powie więcej? Chyba niekoniecznie. No dobra, zapalmy sobie światło. I zobaczmy, co to Koriew dla nas przygotował. Apteczkę na pewno sobie jedną byśmy chyba dorobili, ale najpierw to muszę dorobić amunicję wszelką możliwą na fulla, bo to jest dla mnie priorytet. No, amunicja dorobiona, więc można zrobić apteczkę. Dobra. Przechodzimy do broni. Najpierw wyczyśćmy ją. Co tam jest do wyczyszczenia? I co tutaj dla nas mam? Mamy w tej chwili magazynek rurowy. 18 kulek złożyst lub 6 kapsuł. Powiększony magazyn. O, proszę, no to oczywiście, że skorzystamy. To co to jest? Czerwony laser. Ja wiem, czy to montować? A niech będzie. Dobra, niech będzie. O, widzicie, wcześniej było tutaj wszystko na full, a teraz jest już jedna kreseczka do przeczyszczenia. Prawdopodobnie te części, które zostały użyte, nie były wyczyszczone i stąd ta sytuacja. No nie wiem, tak się domyślam. No dobrze, to tyle w takim razie. Nie ma tu nic więcej dla nas. I chyba można się zbierać, nie? Co tu jeszcze jest? Coś on... Artyom, the workbench is free at the moment. So if you need to craft any supplies or change your weapons, no już to zrobiłem. You're welcome. Już to żeśmy zrobili, także dzięki.
So, are you ready for that final push? Jasne. Good luck. Wow, where did you get this? God damn, this is cool. Thank you, man. You just blew my mind. No to będzie grał nam. A co u Jermaka? Hey, Artyom, take a look at the Aurora. She's back in action. Without Crest, the repairs would have taken me forever. A? Dotknął i poładował. Możemy tu wsiąść, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. No szkoda, szkoda. Czyli co, w drogę? Artyom, the team took the long way around to the port. But you could get there faster. There's a boat there. Aha. Or you could just take a zip line from the bandit tower. Well, Artyom, break a leg. Okay. Good luck to you. In the port and on the bridge, too. No dobra. A może sobie po linii zjedziemy, co wy na to? Dobra. Czekajcie dalej. Może sobie pojedziemy po tej linii, co wy na to? Bo to będzie gdzieś tam, jak na mapce. Zerknijmy jeszcze. No. Tutaj powiedzmy, tak. No dobra, dobra, to sobie zjedziemy po linię w takim razie. Przekonaliście mnie. Maska? Niech będzie maska. Oj, maskę mieliśmy naprawić. Kurczę, nie naprawiliśmy maski, no. O! Ja myślałem, że to będzie puste. A tu już mam. No. O. Co nam ten plaster tak jaśniej i ciemniej? Chyba dlatego, że słońce na niego pada, wiecie? I dlatego on tak zmienia troszeczkę kolory. Coś mi się wydaje. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, ale może... Tu żeśmy wcześniej tego więźnia uwolnili. Myślałem, że to już jest nie zasiedlone z powrotem. A tu okazuje się być troszeczkę inna sytuacja. No dobra. Może doróbmy sobie w takim razie jeszcze parę nabojów, skoro trochę żeśmy ich stracili. No. Szkoda, że zapomniałem, słuchajcie, ale nic, będzie warsztat po drodze, to się gdzieś to zrobi. Zapomniałem naprawić maskę. Tutaj już tą maskę w zasadzie można zdjąć. O, widzicie, tutaj wszystko już jest puste. Ja sądziłem, że tam będzie po prostu
wyczyszczone i dlatego nawet jakoś specjalnie się nie przygotowywałem do walki. A tu niestety niekoniecznie. No dobrze. Tu wejście. No. Wszystko tak jak było. Czekajcie, tu był warsztat? Nie, tu warsztatu nie było. Tu były tylko dwa legowiska i można było wejść jeszcze, pamiętam, wyżej. No dobra. Tu był magnetofon, który żeśmy tam wtedy odsłuchiwali, z tego co pamiętam. Dobra, zapalmy, niech się pali. Aha, tu jeszcze wyżej. O, i teraz możemy sobie zjechać. No to jedziemy. Z górki na pazurki. No fajnie się jechało. Fajnie, ale krótko. Dobrze, zerknijmy na mapę i zobaczmy, gdzie my jesteśmy i co my tu musimy zdziałać. Czyli musimy się tutaj zaudać. Dobra. No. O, ty w mordę. No i chodźcie teraz. No nie! Po prostu jakaś masakra. Uff! Dobra, dopompujmy. No i doróbmy sobie jeszcze tej amunicji, bo niestety tutaj trochę żeśmy jej stracili. Dobra. O, kolejny zawodnik. Ale patrzcie, jaki on, kurczę, wytrzymały. Chwilę doróbmy znowuż tych nabojów. Kulek w zasadzie, nie nabojów. No ale to stanowi nabój niby. Tu nic nie ma. No trochę żeśmy zużyli tego. Tu jest jakaś flaga, czekajcie. O co tu chodzi z tą flagą? Coś zaznaczone? Nie wiem. Tu nic nie widać. A my musimy się tam udać po prostu. Dobrze. No to w drogę.
O! Patrzę, czy coś tutaj mamy do eksplorowania, ale... No wiem, wiem. Idę, idę, ach idę. You made it. I was worried sick while you were running around in that terminal. Yermak said you brought the sleeper carriage. You are simply the best. Sorry, I'm talking so much, but I missed you. Okay, okay, back to business. Dobra. Damned cough. I guess I spent too much time in that dump. So, they have more guards than we anticipated. It seems risky, but Crest says such caravans are usually commanded by a captain. So if we capture him, the others will surrender. No. They have about 15 guards. 4 at the tugboat ladder, sentries at the pier. Sam will take the right flank. Come in, Sam. I'm in position. I can see a guard. Duke is to the left of the hangar. Come in. Idiot is on the far crane. Ready for action. Got a mark on everyone on the pier. Crest has scouted out the basement. There's only 2 of them here. Busy repairing something, so... this seems to be the best spot for Vueltenzi. Well, Artyom, we are all set. You managed to get out of the church quietly, so let's make this one the same. Yeah, it's no fun beating up immature soldiers like them. Cut the chatter. All right, Artyom, you're in charge. You call the shots. Perhaps we should wait for dusk. It might be easier then. Some of the guards might fall asleep. Mm-hmm. No dobra. You could rest here in the cabin in the meantime. Aha. No okej, okej. No to zejdźmy do tej kabiny. Nie, no tego nie będziemy. Myślałem, że warsztat tutaj, ale nie ma warsztatu. No dobra. To w takim razie śpimy do nocy. Well, it's time. So try to get on that tugboat. We'll give you cover. Let's go over the plan one more time. Once the tugboat is in our hands, Sam, Idiot, and I will go back to the Aurora, while Artyom, Duke, and Crest take the boat to the bridge. Good luck, everyone. No dobra. Skąd my mamy tam? Chyba z góry trzeba będzie się dostać. Stąd gdzieś, tak? O. Dobra. Będę trzymał się w cieniu. O, tu drobinka nawet jakaś jest. O.
Co to takie czarne? Którędy tu zejść, żeby było najbezpieczniej? Jak myślicie? Bo tam górą możemy jeszcze gdzieś pójść, czekajcie. Zobaczmy, jakbyśmy tam poszli. Czy nam to coś da? Wdrapiemy się tędy? No jakoś się wdrapujemy. O. I tu byśmy sobie zeszli. Po cichutku, pomalutku. A, tu jest tego. Dobra, jak już jesteśmy, to na chwilę jeszcze wejdę do warsztatu i naprawię tą maskę. Skoro jest taka możliwość. Szkoda, że to mi gra nie podpowiadała, a tu możemy przy okazji broń jeszcze poczyścić. I tu powinna być, o widzicie, maska zepsuta po całości. Dobra, naprawiona. Jeszcze zobaczmy nabojak z amunicją. Dobra, amunicja dorobiona. Możemy ruszać dalej w drogę. Nie no, spać już nie będziemy chyba. Spać już nie będziemy, natomiast... Aha, tu jest ten. No bo co? Czekajcie, a może jeszcze stąd dałoby się gdzieś dostać po tym? Po... Nie, nie ma nigdzie. Myślałem, że może jest... Żeby zjechać sobie, ale chyba niekoniecznie. Chyba, żeby tutaj coś było. Jako tędy nie przejdziemy dalej już. Tu mamy drabinę. No dobrze. No tu słychać ich rozmowy. Tu jest ten hangar niższy. Może spróbujmy sobie tutaj zejść. Patrzcie, chodzę po niewidzialnej podłodze. No ciekawa sprawa. Chętnie bym tutaj skoczył na dół, ale nie mogę. No niesamowita historia. Niedróbka w grze. Otwarte te, ale tu jakieś niby są pręty. No nie wiem. Dziwnie to wygląda. Szkoda, że nie da się zejść. O, tu jest jakaś skrzyneczka. Z jakimiś prezentami. Niespodziankami. No. To zgaśmy może. O! Ktoś tam był? Okej, tak, zgadza się. Chciałbym tu coś zebrać, skoro już jestem, ale tu widzę, że wszystko wyzbierałem wcześniej. O, grzybek. Poza tym do piwnicy mieliśmy się udać.
G maska, dobra. Mieliśmy się dostać przez piwnicę. No dobrze, próbujmy. Tu już można latarkę chyba wyłączyć. Zobaczmy, jak tu sytuacja wygląda. Gdzie my jesteśmy? Dobra. To zgasimy. Czekajcie, gdzie my jesteśmy? Bo ja już się pogubiłem. Wejdźmy mapkę. Myśmy chyba poszli nie w tą stronę, słuchajcie. Odnoszę wrażenie. Oczywiście, że tak. Tam była podpowiedź, że mamy się dostać przez piwnicę. Ale to chyba, nie wiem, nie ta piwnica. Jeszcze raz spróbujemy tam zanurkować. Zobaczmy, gdzie jesteśmy. No mniej więcej dobrze idziemy, dobra. Tutaj co jest? No niekoniecznie. Tam mamy iść. Dobra. 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 Hey, what was that? We have to check it out. What's the point? Do you have to look for more stuff to do? Well, I sure don't like it, but we gotta check. All right, let's do that. I'll avenge you if you get even. Yeah, sure. Just don't shoot my ass, though, okay, you avenging angel? No. Careful, on your left. Dobra, poszli. Po cichutku. Are we going to Nizhny this time? No, we'll turn back about 20 clicks from there. Fuck those assholes. You're talking about the outpost? Yeah, the last time we were there, those fucking so-called vigilant watchmen made a thief out of our bridge. Conveniently, everything was all right while we were unloading the wares, but when the time came to pay up... Damn assholes. Well said. So dobra. Now, if they offer a crate of ammo for zgaśmy to. I don't care. I'd sooner go to Baku than there. Well, they say it's no fun in games over there either. Nobody knows really. Everybody's just lying their asses off. Dobra, dobra, po cichutku, pomalutku, powolutku. Aż do skutku. Ładnie.
Między barkami jest platforma. Quit scaring the fish. So how long are we going to keep sitting on our thumbs here? Well, Mikhailich is working on. The generator shuts off all the time. That's because you should have had normal spark plugs, not the shit you got. It sure would have saved us a lot of trouble. Well, they aren't so bad. Look how long they lasted. And Ahmed wanted two more clips for the new guys, so... Dobra. No i jesteśmy już u celu. No. No i co? Don't shoot. Don't shoot. I can pay the goods. Take them. You can take the goods. Stay calm. It's us. You can collect it at the bridge if you play your cards right. You got me? Yes, of course. Order your people to stand down and nobody gets hurt. At once! Hey, listen up, people. This is your skipper. Stand down and surrender at once. You did the right thing. It's nice to talk to a smart guy for a change. Now go! Great job, Atul. Artyom, all of our guys are fine. You did great. No i co dalej? So, you guys ready to set off? No. Too late if you're not. We have no time to waste. No, to jedźmy. Płyńmy. Oh yeah, we're gonna need that luck, all right. Fair winds. Hurrah! Man your stations, weigh anchor! We're gonna go about halfway there, then wait in the reeds until about 4 o'clock. We want to get there early in the morning, when the fog is the thickest and they're sleepy after the morning prayer. Okay. No to dawaj. No i co? Artyom, it's Duke. We're on final approach. There. See that fire at the very top? No, widzę, widzę. That's the control post. What used to be anyway. Now it's a shrine, believe. Closer to God at the top, you see? That's where you have to go. I'll distract the guards now. No dobra. Skoro musimy, to musimy. Hey, you are sure? Catch the line! Ready! Hey, sailor! What did you do to your barge? What you gonna sell now? Oh, you're so funny! Jackass, please. So, Artyom, shall we move? Whoever gets there first wins. Okay. Break a leg. Okay, dobra. Oh. No. Dobra. Dobra, jesteśmy na górze. Fajnie. No, tu trzeba być ostrożnym. Tu trzeba być ostrożnym. To gasimy.
Bo tu nigdy nic nie wiadomo. To też gasimy. O. Ktoś chrapie. Dobra, to zdmuchniemy. O. Po omacku wszystko. No nie. Ho. Tam coś jest po drugiej stronie. Ktoś tam chodzi. Czekajcie. A, tam jest ta. Dobra, tak zrobimy. Dobra. 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 No i na górę. Po cichutku, po malutku. Nie, no już jadę, spokojnie. Coś ty taki nie ten. W gorącej wodzie kąpany. Ale deszcz. Oho, ale leje. One among them who goes by the name Silanthius. And so speaketh the Lord. I will be with you and will keep you safe, provided you are true in your devotion. Provided you reject satanic technology. We reject. And even more so. Do you reject Satan's deception? That thing they call electric current? The cursed gift the enemy gave to the fools! Wiecie, tu jest kłódka. Above reproach, above God. Muszę ją zestrzelić. No, jak tu dalej przejść, patrzcie. Może tędy? Oh.
Nie no, zobaczą mnie, jak tędy pójdę. Może tędy jakoś? O, udało się. Wstrzeliłem się. Mamy tu coś ciekawego? Niekoniecznie. Niekoniecznie tu cokolwiek mamy. Dobra. Chodźmy na górę. O! To narobiłem teraz chyba. Trzeba spierdzielać teraz coraz szybciej, dotrzeć na samą górę. O, jesteśmy, dobra. No tak. We're just passing through. Let us through peacefully. Our guys won't shoot. We've been easy on you people the whole time. And Katya asked us to take her along herself. Do you get me? Sure thing. First you kill off the local cutthroats, and then you switch to us. Will you kill elders and children too? Or have you drunk enough blood already? No, co on zrobi? Leave us for good now. God may punish you for your sins, but my responsibility is to tend my flock. That's a good boy. Hear me, brothers. Hold your fire. You hear me? I'll excommunicate everyone who shoots. Well, I did all I could. Just don't shoot. And tell the driver to keep it slow. The bridge is in shambles, so don't stop, or the bridge might collapse. You will have our to charge. Duke here, we've reached an agreement. They will let us through if we don't shoot and move slowly. And don't stop, I repeat, do not stop. Over. O, no to skaczemy. I... raz! Au! O kurde. Myślałem, że spadnę. No, to był odcinek emocjonujący. The bridge dwellers had finally decided to believe that we were not demons and let us pass. Anna was right. We invaded their world, and it's not up to us to destroy it. No matter how stupid it may seem. Electricity is a sin. Is that really worse than the lies we were told in the metro? About how the whole world was dead and there was nowhere to go? Everybody in the tunnels bought that convenient lie. Once we reach Yamantau, we will at least know if that lie was justified. Since so far, we haven't met any signs of enemy occupation. No i w tym momencie kończymy odcinek. Także zapraszam do kolejnego, gdzie będziemy kontynuować nasze przygody. Trzymajcie się, cześć!